Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stefan Pałaszewski. Jestem kinooperatorem w kinie Ostrowia. Chciałbym Państwu przedstawić krótką historię techniki kinowej, więc zacznijmy od początku kina. Najwcześniejsze urządzenia będące praprzodkami urządzeń kinematograficznych to kamera obskura i latarnia magiczna. Ta ostatnia jest praprzodkiem projektorów do slajdów. Istniały też różnego rodzaju aparaty optyczne do pokazywania ruchomych obrazów. Pierwsze prymitywne filmy powstały orientacyjnie w latach 1887 i 88, a ich autorem był francuski wynalazca Louis Prinz, twórca pierwszej kamery filmowej, który już w 1886 roku złożył w USA podanie o patent. Prinz jest często pomijany ze względu na nagłe zniknięcie w niewyjaśnionych okolicznościach, co uniemożliwiło mu wprowadzenie swojego wynalazku na szerszą skalę. Z tego powodu tytuł pioniera kinematografii często przypisuje się innym wynalazcom, jak chociażby Thomasowi Edisonowi, który skonstruował swój pierwszy aparat do utrwalania scen ruchomych, tak zwany kinetoskop, w 1892 roku. Jeszcze wcześniej, w 1886 roku, działający prototyp takiego aparatu skonstruował urodzony w Polsce Ottomar Anschitz. Według innych źródeł przypisuje się to także Polakowi Stanisławowi Jurkowskiemu. Podobne urządzenia kinematograf patent z 13 lutego 1895 roku skonstruowali bracia August i Louis Lumière. Upowszechniło się ono na początku XX wieku, ściągając na projekcje objazdowe i szybko powstających kinematografów wielkie rzesze sympatyków nowej dziesiątej muzy. Pierwsza publiczna projekcja wykonanego kinematografem filmu odbyła się 28 grudnia 1895 roku i jest ona uważana za początek kina. W maju 1897 roku doszło w Paryżu do tragicznego w skutkach pożaru spowodowanego nieostrożnością operatora przenośnego kina, a nie jak twierdzono wcześniej, zapaleniem się taśmy filmowej. Spłonęło 125 osób ze śmietanki towarzyskiej Paryża. Mimo to nowinka przyjęła się zarówno w Europie, jak i za oceanem. Pomimo faktu, że pierwszym był Edison, to jednak lepiej opracowany wynalazek braci Lumière szybko znalazł wielu zwolenników. Początkowo rejestrowano wydarzenia dokumentalne, wyjazd z pociągu na stację, karmienie dziecka i chociaż za pierwszy inscenizowany film fabularny uznaje się Polanego Ogrodnika z roku 1895, to dopiero na początku XX wieku zaczęto tworzyć filmy opowiadające jakieś historie, nie zaś tylko odtwarzające realne wydarzenia. Pionierem takich filmów był Georges Méliès, autor Podróży na Księżyc z 1902 roku. Méliès wykorzystał po raz pierwszy triki i efekty specjalne. Wśród pionierów kina nie brakuje Polaków. Najważniejszym z nich był Kazimierz Pruszyński, konstruktor i wynalazca paleografu, kamery i projektora nowocześniejszego niż kinematograf. Pruszyński wynalazł m.in. paleograf, jak wcześniej wspomniałem, skonstruowany w 1894 roku, aparat służący jednocześnie do wykonywania zdjęć oraz projekcji nakręconych filmów, zbudowany jeszcze przed ogłoszeniem patentu braci Lumière. Urządzenie umożliwiało wykonywanie oraz odtwarzanie zdjęć na perforowanej taśmie celuloidowej. Następnym wynalazkiem był biopleograf. Udoskonalona wersja pleografu, eliminująca drgania oraz przeskoki błony filmowej w czasie odtwarzania. Urządzenie dawało płynny obraz
dzięki projekcji dwóch taśm filmowych puszczanych z opóźnieniem. Skonstruowane zostało w 1898 roku, a jego publiczna demonstracja odbyła się w Warszawie w czerwcu tego roku w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Następnym bardzo znaczącym wynalazkiem był obturator, przesłona projektora usuwająca migotanie obrazów na ekranie filmowym podczas emisji taśmy filmowej. Skonstruowana w 1902 roku. Złożona z trzech skrzydełek przerywała światło z częstotliwością 40 przerw na sekundę w czasie projekcji filmu. Powodowało to złudzenie płynności, ponieważ oko widza przestawało odczuwać migotanie obrazu w czasie projekcji. Wynalazek został zaprezentowany we Francuskiej Akademii Nauk, po czym francuska firma Dumont wprowadziła go do produkcji. Aeroskop. Następnym wynalazkiem był aeroskop. Pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa o napędzie automatycznym, zbudowana w 1908 roku oraz opatentowana rok później. Urządzenie to weszło do seryjnej produkcji w Anglii. Od 1911 roku produkowała ją firma Newman and Sinclair, od 1912 Shirley Carton Limited. Aeroskopem od 1914 roku rejestrowane były pierwsze kroniki wojenne z frontu zachodniego podczas I wojny światowej. W 1917 roku powstał również wariant dostosowany do wykonywania zdjęć lotniczych. W 1909 roku Pruszyński skonstruował kolejny wariant projektora filmowego, tym razem z użyciem obturatora, który dawał obraz bez drgań i migotania światła na ekranie. Kinofon, system jednoczesnej emisji obrazu i dźwięku, wynalazł w roku 1907 dzięki opracowanej przez siebie metodzie synchronizacji dźwięku i obrazu filmowego. Wynalazca rozpoczął w tym roku realizację pierwszych filmów dźwiękowych. Przy początkach kina sprzęt był niedoskonały, obraz drgał, co powodowało szybkie zmęczenie oczu, uzawienie, bóle głowy. Dopiero wynalezienie przez Pruszyńskiego obturatora pozwoliło na dłuższe oglądanie filmów. Produkcję filmów z fabułą widz mógł oglądać filmy bez ograniczeń czasowych. W pierwszych latach XX wieku nawet jeden z braci Lumière, August, oddawał Pruszyńskiemu pierwszeństwo w dziedzinie kinematografii, przyznając: byłem wraz z bratem twórcą kina francuskiego, ale istniał również Polak, niejaki Kazimierz Pruszyński, który nas znacznie wyprzedził. Pruszyński uzyskał patent na swój pleograf w 1894 roku, na rok przed braćmi Lumière. Przejdziemy w tej chwili do... Przedstawię Państwu, co to jest projektor filmowy, co to jest taśma filmowa. Projektor filmowy jest to aparat optyczny przeznaczony do rzutowania obrazów przenikających przez film na ekran projekcyjny. Wyposażony w odróżnienie od rzutnika przeźroczy w mechanizm ciągłego, szybkiego przesuwu rzutowego filmu w ten sposób, że rzutowane na ekranie obrazy zmieniają się na tyle szybko, że ludzkie oko odbiera je jako obraz ruchomy. Mechanizm przesuwu filmu w projektorze filmowym w celu wywołania odpowiedniego efektu wynikającego z bezwładności ludzkiego oka musi zapewnić stałe, regularne i bardzo szybkie przesuwanie filmu o odcinek długości jednego kadru i stabilne zatrzymywanie go w polu widzenia obiektywu na tyle długo, by ludzkie oko patrzące na ekran zarejestrowało obraz. Wykorzystany do tego celu m.in. tzw. mechanizm maltański, zamieniający ciągły ruch obrotowy w ruch przerywany. Rodzaje projektorów. Projektory profesjonalne jako źródło światła wykorzystują najczęściej lampy ksenonowe, łukowe, a przesuw taśmy filmowej zapewniany jest przy pomocy silników elektrycznych. W przeszłości stosowano również mechanizmy napędzane ręcznie. Korbą. Źródłem światła w bardzo nowoczesnych projektorach
były palniki Drumonta, jak również wczesne wersje lamp łukowych. Stosowane również i do dziś stosuje się w projektorach do użytku domowego specjalne żarówki projekcyjne dużej mocy. Nowoczesne lampy ksenonowe są stosowane również w obecnych czasach, w najnowocześniejszych projektorach cyfrowych, chociaż są tendencje, aby projektory wyposażyć w światło laserowe. Filmowa. Na przełomie wieków XIX i XX wykorzystywano taśmy o szerokości od 13 mm do 75 mm. W 1909 roku ustalono, że standardem szerokości taśmy filmowej będzie 35 mm. Jako standard perforacji przyjęto 4 otwory na klatkę, rozmieszczone po obu stronach taśmy. Standard ten na przestrzeni 100 lat dowiódł swojej uniwersalności, będąc wielokrotnie modyfikowany z powodu zmiany ścieżek dźwiękowych, zmiana nośnika na niepalny, dodanie kolorów, przystosowania do rejestracji obrazów panoramicznych czy zapisu dźwięku cyfrowego. Wyłączność na produkcję filmów 35 mm mają od początku istnienia do chwili obecnej firmy Eastman, Kodak i Fujifilm. Na podstawie kina Ostrowia przedstawię Państwu, jak wygląda obecne kino, czyli kino cyfrowe. W skład kina cyfrowego wchodzą projektor, serwer, skaler, procesor dźwięku, wzmacniacze i wzmacniacz odsłuchowy. Oczywiście i głośniki. W zależności od systemu liczba tych głośników jest różna. Omówię Państwu pokrótce inne pojęcia związane z kinem cyfrowym. Co to jest serwer? To wysokiej jakości i szybkości przetwarzania komputer, gdzie przechowywane są kopie filmowe, reklamy i tym podobne. Media block. Jest to układ elektroniczny odszyfrujący materiał zakodowany, zapisany na serwerze. Projektor. Bardzo skomplikowane urządzenie elektroniczno-optyczne, służące do odtwarzania filmów. Projektory dzielimy na projektory o rozdzielczości 2K, gdzie pikseli na ekran jest ponad 2 miliony i 4K, gdzie pikseli na ekran jest ponad 8 milionów. Ze względu na źródło światła, więc światło łukowe, źródłem światła jest lampa ksenonowa i laserowe źródłem światła jest laser. Jak na pewno Państwo zauważyliście, na ekranach kin filmy wyświetlane zajmują całą powierzchnię ekranu lub tylko jego część, ponieważ filmy są robione i wyświetlane w różnych formatach. Obecnie w użyciu jest 5 formatów: 4 do 3, 3 do 2, 16 do 9, 1,85 do 1 i 2,39 do 1. W kinie Ostrowia najczęściej używanymi formatami są 4 do 3, tak zwany kaszet, 16 do 9, tak zwana panorama telewizyjna. Przy panoramie telewizyjnej nie jest wypełniony cały ekran, po bokach są czarne, wąskie paski. I 2,39 do 1, cały ekran jest wypełniony. System nagłośnienia. W kinie mamy różne systemy nagłośnienia. Systemy, które odeszły już w niepamięć, to system mono, gdzie wypadał jeden centralny głośnik, był umieszczony na środku ekranu, był albo przed ekranem, albo za ekranem. System stereo, dwa głośniki ustawione po bokach ekranu. Następnym systemem był system Dolby Surround. I jest on obecnie używany w kinie Ostrowia. Mamy system sześciokanałowy, tak zwany 5.1. I jest system Dolby Surround 7.1. Głośniki za ekranem, które się znajdują, więc jest głośnik lewy, prawy, centralny, subwoofer, a na sali mamy głośniki do dźwięku przestrzennego. Lewy Surround, prawy Surround oraz głośniki lewy tylny i prawy tylny. Najnowocześniejsze systemy nagłośnienia to jest system Atmos. Ilość głośników zależna jest od wielkości sali. Głośniki pierwszego poziomu, identyczne jak w Dolby Surround,
plus jeden głośnik przy podłodze. Drugi poziom pod sufitem, identycznie jak poziom pierwszy. Trzeci poziom, sufit, jeden głośnik. I następnym systemem jest Auro Barco, system bardzo podobny do systemu Atmos. System Auro i Atmos mają za zadanie bardzo precyzyjne umiejscowienie dźwięku w danym punkcie sali, aby odwzorować to, co się dzieje na ekranie lub zapowiadać jakąś akcję, np. zbliżający się samochód, nadlatujący samolot, ćwierćkanie ptaka. Ekrany dzielimy na dwa rodzaje. Ekrany płaskie do projekcji przedniej i tylnej i ekrany w klęsłach. Kolorystyka ekranów od bardzo czystej bieli do szarości. Montaż ekranów stały, przesuwny lub ekran zwijany. Następną techniką, która jest wykorzystywana w kinie Ostrowie, to filmy 3D. Do oglądania filmów 3D potrzebne są specjalne okulary. I te okulary dzielimy na aktywne i pasywne. Okulary aktywne zasilane są z własnego źródła, współpracują z projektorem lub telewizorem, skąd są nadawane sygnały odpowiednio dla oka lewego lub prawego. Okulary pasywne, więc są to okulary o różnych kolorach szkieł dla danego oka, na przykład czerwone dla lewego, dla prawego, zielone dla lewego. Lub okulary jednokolorowe, ale o innej polaryzacji. To znaczy, polaryzacja okulara dla lewego oka jest przestawiona dla prawego oka o 90 stopni. Kina korzystające z różnych okularów 3D, ponieważ zależy to od systemu polaryzacji, jaki jest zainstalowany w danym projektorze lub przed projektorem. W kinie Ostrowia korzystamy z systemu Master Image, gdzie okulary są okularami pasywnymi, odpowiednio spolaryzowanymi, a za odpowiednią polaryzację filmu odpowiada ekran ciekłokrystaliczny firmy Delpue umieszczony przed obiektywem projektora. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na seanse filmowe do Kina Ostrowia. Do widzenia.